Joanna Krupa i Douglas Nunes wciąż oficjalnie pozostają w separacji. Wbrew spekulacjom amerykańskiego portalu TMZ, do rozwodu nie tylko, póki co, nie doszło, lecz nawet żadne z małżonków nie złożyło dotąd pozwu. Krupa i Nunes chętnie deklarują, że są gotowi działać w porozumieniu dla dobra Aszy, Leik. Jak ujawniła modelka w Dzień Dobry TVN, poza wspólną córeczką już nic ich nie łączy. Jak właśnie okazało. Również w sprawach dotyczących aszy małżonkom trudno się dogadać. Jak ujawniła krupa, mąż nalega, by asza uczyła się w zwykłej szkole, gdzie, oprócz edukacji, zdobędzie cenne kompetencje społeczne, będzie miała kontakt z rówieśnikami i kto, wie, być może nawiąże wieloletnie przyjaźnie. Z kolei, mama, ze względu na charakter swojej pracy, wiążącej się z częstymi wyjazdami, wolałaby dla córki edukację domową, którą można prowadzić również przez Internet. W dowolnym zakątku globu. Jak tłumaczy Krupa w rozmowie z portalem co za tydzień, wiem, że jej tata bardzo chce, żeby chodziła normalnie do szkoły. Ja jestem otwarta, bo nigdy nie wiadomo, co w przyszłości będzie. Jakby były jakieś dłuższe wyjazdy, to bym była otwarta na szkołę w domu, ale zobaczymy. Tak naprawdę codziennie może coś się zmienić. W przyszłości jeszcze nie planujemy za bardzo. Na razie Asza chodzi do przedszkola, gdzie spotyka się z innymi dziećmi. Douglas Nunes nie ukrywa, że chce, by córka kontynuowała edukację w dotychczasowej formie. Krupa zaś wolałaby zabierać ze sobą córkę w wyjazdy służbowe, bez konieczności tłumaczenia się z jej nieobecności w szkole. Jednak, jak przyznaje, Asza wydaje się zadowolona z tego, że ma na co dzień kontakt z rówieśnikami. Na razie normalna szkoła chodzi do przedszkola, kocha dzieci, lubi i co będzie dalej, to zobaczymy. Asza, Lejk w listopadzie skończyła cztery lata. Ponieważ w Kalifornii obowiązek szkolny obejmuje dzieci od sześć roku życia, Krupie i Nunesowi zostało jeszcze trochę czasu do namysłu. Jednak, biorąc pod uwagę, jak szło im do tej pory, mogą się nie wyrobić w takim czasie. Potem, gdy modelka przyznała, że zdecydowali się z mężem na separację, wydawało się, że rozwód jest kwestią najbliższego czasu. Tymczasem małżonkowie przedminione minione 9 miesięcy nie zdołali ustalić, gdzie każdy z nich będzie mieszkać, ani jak podzielą majątek. Nie złożyli nawet dokumentów rozwodowych. Jeśli podobne tempo przyjmą w planowaniu przyszłości córki, skutki mogą być opłakane. Zobacz też, w takim języku Krupa rozmawia z córką. Gdy ludzie się dowiedzieli, nie kryli oburzenia lawina krytyki spadła na Krupę. Ogarnij się. Modelka spieszy z wyjaśnieniem Joanna Krupa rozstaje się z mężem wydała oficjalne oświadczenie.